Dzisiaj jesteśmy tutaj z prezesem Kapsela. Marcinem Majzerem, czyli prezes Kapsela. Tutaj trzeba zadać takie bardziej specjalistyczne, że tak powiem, bo jest to różnorodność troszkę. Tak więc zapytam się, skąd pomysł na sklep z koszulkami, bo jest to pewnego rodzaju coś dziwnego, czego nie było szczerze takiego dla każdego, kto może sobie zaprojektować koszulkę, kto może ją sobie kupić, kto może komuś ją sprzedać. Tak więc skąd taki pomysł? Znaczy właśnie przede wszystkim Kapsel to nie jest sklep to nie jest sklep koszulkowy, tylko jest platforma koszulkowa, gdzie każdy sam może założyć własny sklep z koszulkami, no tak jak powiedziałeś. A pomysł był bardzo prosty. Kiedyś miałem sklep z koszulkami i ciężko było wymyśleć, co ludzie chcą kupić. I się zastanawiałem, kto wie, co ludzie chcą kupić. I stwierdziłem, no ludzie, więc może by tak dać ludziom narzędzia do tego, żeby sami sobie zakładali sklepy i sprzedawali koszulki. W ten sposób właśnie powstał Kapsel.pl. W ten sposób sklepy mają youtuberzy, mają blogerzy, mają rysownicy, mają graficiarze, mają kluby muzyczne, szkoły. No, pomysł jest super, bo sam się ciśnie, więc stąd właśnie ten pomysł. Okej, a słyszałem, że macie jakieś nowe maszyny, czy coś takiego, że jest lepsza jakość tego? Znaczy wiesz co, w tym biznesie, bo my robimy nadruki już od jednej sztuki, żeby w rozsądnej cenie. I w tym biznesie najciężej jest o tą jakość, żeby te nadruki były wytrzymałe, żeby poprawić jakość naszych produktów, raczej wytrzymałość niż efekt wizualny, musieliśmy zainwestować w nowe maszyny, które mocno pociągnęły po kieszeni, ale są inwestycją w przyszłość, bo jeżeli z koszulką nic się nie będzie działo po praniu, to jest dla nas najważniejsze. Teraz koszulki można spokojnie brać w pralce, w 40 stopniach, z nadrukami nic się nie powinno dziać. To było główne zamierzenie. A mam pytanie, te koszulki z LiveTube'a są wasze? Nie, niestety nie! O... Ale są bardzo dobrej jakości. Z tego co widziałem, koszulki LiveTube'a polecam. Generalnie jeśli ktoś chce robić koszulki, zapraszam na Kapsel, ale przede wszystkim ja nie mam nic przeciwko innym koszulkom. Nie jestem zboczeńcem koszulkowym. Pytanie od operatora. Dlaczego ty tu jesteś za mnie, zamiast ja powinienem zadawać pytania? Bo jestem lepszy i mam fame. Okej, to dzięki jeszcze raz za wywiad. Również ze swojej strony dziękuję i zapraszam do subskrypcji tego kanału. Tego kanału? Tego kanału. Nie twojego. Nie, nie tego, a, tego, waszego, tego, tego tam, gdzie to się pojawi. Czyli mojego. No to, no i widzisz, więc ja zapraszam do tego.